Nigdy nie mów nigdy. Bo klapie, jaką odniósł Smart 4-4, Mercedes twierdził, że nigdy więcej nie będzie Smarta czteroosobowego. Jednak w ostatnich latach firma zaczęła współpracować z koncernem Renault i zastanawiać się nad nową generacją Smarta. Wspólna platforma przewiduje stworzenie samochodu czteroosobowego. Samochód, który za mną stoi, to model 4Joy. Koncept, który zwiastuje nowego Smarta, który pojawi się w przyszłym roku, zarówno w wariancie dwuosobowym, jak i czteroosobowym. Technika będzie wspólna z Renault, prawdopodobnie pojawi się także w nowym Renault Twingo. No, na dzień dzisiejszy Mercedes wyobraża sobie, że samochód nie będzie miał drzwi. Prawdopodobnie dlatego by podkreślić, że jednak wracają do koncepcji samochodu czteroosobowego. No, my byśmy sobie jednak życzyli, żeby w samochodzie seryjnym te drzwi były. Poza tym życzymy powodzenia. Może ta wersja czteroosobowego Smarta przekona większą liczbę klientów do zakupu tego typu auta. Potencjalni konkurenci: Volkswagen Up, który mniej więcej wymiarowo też jest podobny. Ten samochód mierzy 3,50 m, także tutaj stawia się na dobre wykorzystanie wnętrza. Co ciekawe, silnik pozostaje z tyłu, zarówno w wersji dwuosobowej, jak i czteroosobowej.